serdecznie wszystkich. Nazywam się Adam Jurkiewicz. Sam o sobie mówię, że jestem hakerem edukacji i zawsze mówię o nauczycielach, że też są hakerami edukacji. Więc witam Was wszyscy moi hakerzy. Mam nadzieję, że sobie pohakujemy tutaj wspólnie teraz. Czytaj, nie będziemy się nigdzie włamywać, nie będziemy nic kraść, tylko będziemy się uczyć. Najzwyklej w świecie, bo haker to jest ktoś, kto posiada dużą wiedzę i chce się nią dzielić. Ja nie posiadam dużej wiedzy, ale tym, co posiadam, chętnie się z Wami teraz tu podzielę, żebyśmy wspólnie coś spróbowali zrobić. I no i w sumie to tyle tytułem wstępu. Teraz kilka słów technicznych. Warsztaty były nazwane jako walki robotów. Natomiast ja pokażę Wam, jak to działa i powiem kilka słów o tym. Raczej tego fizycznie, technicznie nie zrobimy, bo nie ukrywam, że jeśli szkolę ludzi z tego, to drugiego dnia, po całym pierwszym dniu pełnym zajęć, to zaczynamy te roboty. I oni są już tak sobie wypluci tak naprawdę, bo dużo, dużo trzeba powiedzieć. Natomiast jest to fajna rzecz i zachęcam do tego, żeby to próbować. Mam tu przygotowane, o! To jest portal internetowy, na którym właśnie trwa walka dwóch robotów. To jest projekt, który razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzę i uczymy nauczycieli właśnie programowania w Pythonie. To jest to też, o czym mówiłem dzisiaj rano. O tym, żeby pokazywać coś innego niż tego nieszczęsnego Painta, co do którego mam odczucia, jakie mam. Ale zauważyłem, że duża część nauczycieli ma też takie same odczucia jak ja, a uczniowie w ogóle, po prostu im się już to dawno znudziło, tak naprawdę. I czas pokazywać im coś innego. I robot zajemny jest taką rzeczą, którą można pokazać, bo tutaj się programuje sztuczną inteligencję tych głosów, które sobie jeżdżą po ekranie. I zachęcam Was, żebyście się zainteresowali tematem, bo jest ciekawe. Natomiast tak naprawdę to, co będziemy robić, co jest trochę powiązane z tym robot game'em, to jest to, o czym też mówię na dole. Programowanie Minecrafta z poziomu Pythona. Otóż moi drodzy, nie wiem, czy znacie takie mikrokomputery jak Raspberry Pi. To są takie fajne mikrokomputerki. Ja teraz już odłączę projektor z mojego laptopa, bo to, co chciałem Wam pokazać, to Wam pokazałem. I przełączę się na małego Raspberry Pi, którego ostatnio udało mi się zakupić. I najzwyklej w świecie włączymy go do prądu, tylko mam prośbę, jak ktoś tutaj siedzi bliżej, tutaj gdzieś mi spadła ta zasilacz. O, dzięki. Dobra. Jak to teraz podłączymy do prądu, to on się powinien nam za chwileczkę tam wzbudzić, pokazać obraz i nawet powinien się uruchomić. A w międzyczasie, jak będzie się Raspberry Pi uruchamiał, to jest, przypomnę, mały komputerek. Tak naprawdę jego dyskiem twardym jest karta SD. Tutaj akurat klasy 10, żeby działała trochę szybciej, trochę lepiej. Ci, którzy wiedzą, co się uruchamia, no to już wiedzą. Dla tych, którzy nie wiedzą, uruchamia się ten straszliwy system operacyjny, który nazywa się Linux. Jest pod strachem większej części społeczeństwa w kraju zwanym Polską. Ale jest graficzny i da się spokojnie go używać, bo poza tymi dziwnymi komunikatami, które na dobrą sprawę dałoby się jeszcze przykryć na początku, bo to jest normalnym systemem, gdzie operuje myszką i klawiaturą. Tutaj nie ma żadnych wielkich filozofii. A jak to się uruchomiło, to my się zajmiemy tym, co widzicie przed sobą. Otóż mamy tutaj monitory, bo jak monitor, każdy wie, jak wygląda. I oprócz tego, obok tych monitorów leżą sobie takie niebieskie pudełeczka, które mają taki fajny napis Center. I to są komputery. Niewiele większe od Raspberry Pi'a. Natomiast... Tędy nie. Natomiast to nie są komputery, które miały dysk twardy z systemem operacyjnym w sobie. To są terminale, a komputer, który tym wszystkim steruje, jest tutaj. No i dzięki uprzejmości Bartka z firmy FEN możemy teraz sobie użyć tego, bo na kolejnych zajęciach będziemy to pokazywać dokładniej, no ale teraz użyjemy tego, żeby z wykorzystaniem
tego systemu i tych terminali zaprogramować Minecrafta, którego uruchomimy na Raspberry Pi. Więc będziemy przez sieć programować tym, co się będzie działo tutaj na ekranie, ale na tamtym małym komputerze. Ten duży komputer, a tak naprawdę wasze terminale będzie programował ten mały komputer. Taki mam pomysł na nasze tutaj zajęcia. Myślę, że to nam się uda. Teraz tak. Proszę bardzo. Tędy nie. Nie. Kable. Nie wolno. Niestety niewiele już jest miejsca, ale tam możemy sobie... Ale tu jest ciągle jedno miejsce wolne, na które nikt nie chce usiąść. Jeszcze pudeł. Jest miejsce wolne, tak. On cały czas czeka na kogoś, kto będzie chciał... Czekaj, bachecie. Nie, ja to, ja sobie tutaj będę potrzebował za chwileczkę. Najprawdopodobniej, a ciebie będę co najwyżej prosił tam o poruszanie myszką, która jest po mojej prawej stronie. Myślę, że damy radę. Dobrze. Siedzicie przy terminalach. Jak spojrzycie sobie na ekran każdego terminala, w lewym górnym rogu będziecie mieli taki fajny napisik pod tytułem Multiplatform Number, czyli hash i cyferka. U kolegi tutaj jest 14, tutaj jest 10, o, teraz się wyświetliły. Teraz magiczny człowiek, który dysponuje pilotem, powiedział wam, gdzie siedzicie. Każdy zapamiętał? Tak, bo zaraz zniknie. Uwaga, to jest kolejny element, który można wykorzystać bardzo ciekawie przy używaniu, tak tylko gdzie chcesz. Przy używaniu tych terminali można pokazać fajnie, gdzie kto siedzi, tutaj nie pokazać. I każdy pamięta swój numerek? No to teraz tak. Jak klikniecie po środku w taki piękny paseczek, to jest już jedyne miejsce, w które można kliknąć, to wam się otworzy tak, Linux Desktop. Słuchajcie, będziemy używać tego kosmicznego systemu operacyjnego, jakim jest Linux. Najpierw mamy ekran logowania, musimy wybrać swojego użytkownika. Każdy wybiera takiego usera, jaki ma numer przypisany, żeby nie byli ci sami zalogowani. I hasło jest użytkownik, z małych liter, czyli użytkownik bez literki Z, z Z-em. No i teraz zobaczymy, na ile jestem w stanie pokierować grupą osób, których monitory ledwo widzę, oni nie widzą nic na dużym ekranie, a ja muszę wam powiedzieć, co będziemy robić. No ale mam nadzieję, że sobie damy radę. Dobra, słuchajcie. No więc tak, punkt pierwszy. Mamy pulpit, jak widzicie, to nie jest tragedia. Może nie wygląda jak Windows 10. Aczkolwiek czasami to wygląda nawet lepiej, a już na pewno działa szybciej i stabilniej, bo przypomnę choćby jedną rzecz, tu nie ma wirusów. Taki drobny szczegół. A jedyny wirus, jaki dotychczas się pojawił, taki sensowniejszy, to jest sztuk 1. Myślę, że dosyć mniej niż N tysięcy na inne systemy operacyjne. Ten program antywirusowy został opracowany. Oczywiście, oczywiście wychwytuje co prawda wirusy, które nie istnieją na tym systemie, ale tak jest. Nawet jednego takiego używam. Więc moi drodzy, macie pulpit, macie menu, macie różne rzeczy. Co nas będzie interesować? Nas będzie interesować taka pozycja, która się znajduje w programowaniu, w menu. Spróbujcie sobie odnaleźć. Tam jest jedna pozycja tylko i wyłącznie, nic więcej. Jest to Gini. Gini to jest fajny edytor, środowisko programistyczne, które jest oczywiście środowiskiem open source, więc nie dosyć, że jest legalne, za darmo dla każdego. To jeszcze do tego wszystkiego istnieje w wersji na macOS, na Linuxa i na Windows. I kiedyś jeden z nauczycieli powiedział mi, że fajne jest na maturę, ponieważ ma kolorowanie składni, a nie ma podpowiedzi do komend. Więc można tego używać spokojnie na maturze. To taka podpowiedź dla tych, którzy chcieliby coś ciekawego, nowego poznać. Na pewno dużo szybsze niż Complox, a działa w sumie tak samo. No i teraz tutaj w tym dzienniku będziemy sobie pisać kod, który będzie nam się łączył z Minecraftem, ale najpierw musimy uruchomić Minecrafta. Panie kolego od pilota. Ta. Mam prośbę. Jak spróbował dojechać myślą do ikonki. Do ikonki, tak? Tu? Tu, tak. Ciao. Poszło? Nie. O, poszło. Dobra, okej. Okay. Bo jak widzicie, to chwilę trwa trochę dłużej niż na normalnym PC-cie. Tutaj mamy Minecrafta.
To jest P Edition, czyli edycja Faja. No właśnie, nie wiem dlaczego. Przez to nie widzę ekranu. Tak, kurczę, zaraz to zawinie. To jest Faja Edition, to jest darmowa, licencjonowana wersja przez Microsoft dla edukacji na komputery Raspberry Pi. Bo mikrokomputery Raspberry Pi mają tą ciekawą właściwość, że dużo oprogramowania jest stworzone na nich i rozdawane za darmo. Dla tych, którzy interesują się matematyką, jest na przykład Wolfram Mathematica za darmo, pełna wersja na Raspberry Pi. A dziesiątka teraz nie wyszła na Pi? Też wyszła, tak. Windows 10 też jest na Raspberry Pi. Nie wiem, czy tam jest Wolfram Mathematica za darmo, ale na pewno w wersji Linuxowej jest. Bo tak jak przychodzi, to tam są nawet ikonki u góry. To jest zainstalowany w tej chwili out of the box system, to znaczy ja włączyłem tego Raspberry Pi'a 3 dni temu, podłączyłem go do prądu i mi się zapytał, czy chcesz go domyślnie skonfigurować. Ja powiedziałem, że tak, chwilę poczekałem i miałem taki punkt. No więc mamy naszego Minecrafta, można sobie w niego grać. Normalnie, po prostu można kliknąć start game. Bartek, mogę Cię poprosić, może tak, do start game, tak, dojechać. Okej, okay, dobra, weź to ten mod. Tak, i możesz grać, możesz sobie spokojnie używać klawiatury i pograć chwilę w Minecraft. Działa, tak, on będzie normalnie działał lokalnie, spokojnie, można sobie w niego grać, pełna licencjonowana wersja. Oczywiście edukacyjna, ale jak kupicie sobie Raspberry Pi, macie wersję dla siebie, nie ma problemu, możecie używać. Fajnie. Tak, to wiesz, nie wymaga żadnej instalacji, po prostu jest. Natomiast, co jest ważne? Ważne jest to, że możemy teraz tutaj do tego Minecrafta z naszych terminali, bo z innych komputerów w sieci, a więc i przez internet nawet, jak się uprzemy, wysyłać polecenia. Zaczniemy od prostego polecenia, które wyświetli nam jakiś tekst. Do tego celu oczywiście musimy po pierwsze wiedzieć, jak to zrobić. Po drugie, wiedzieć, gdzie w sieci istnieje nasz Raspberry, poza tym, że leży tam na stoliku. Więc musimy znać jego numer IP. I tutaj, Bartek, jak dasz radę, w prawym górnym rogu tego musisz dać escape na klawiaturze najpierw, żeby wyjść z tego trybu. Dobra, i teraz dojechać do tych komputerów. I poczekaj chwilę, co on ma? 113 IP, tak? 192.168.1.113. To musimy zapamiętać, ten numer IP, no ponieważ do niego będziemy się za chwilę łączyć, pisząc nasz kod programu i wysyłając komunikat. To, co się wyświetliło, proszę się nie bać, 10 sekund i minie, nie brałem licencji na serwer. Okej, okay, dobra, teraz wiesz co, czas z powrotem zrobić back to game, bo jak gra jest nieaktywna, to niestety nie da się do niej nic wysyłać, ale adres IP pamiętamy. No i słuchajcie, teraz musimy wrócić do naszego Genie, które mamy przed oczami. I musimy napisać nasz pierwszy program, który połączy się z naszym serwerem. Ja przygotowałem Wam coś takiego, co nazwałem template, czyli taki szkielet programu w Pythonie, który pozwoli nam wyświetlić coś tutaj. Ten szkielet możecie również sobie obejrzeć, odwiedzając blog Superbelfrów, ponieważ tam 3 dni temu już zdążyłem napisać artykuł na ten temat. I ten kawałek kodu, który tu zobaczycie, tam też jest na tej stronie. Serdecznie oczywiście zapraszam do oglądania blogu Superbelfrów. Natomiast zróbcie sobie plik i otwórz, podaj, albo file open, bo teraz nie wiem, jaka to jest wersja polska. No to plik i otwórz. Otwórz jest, podaj tak, trzecie od góry. No i teraz otworzy nam się eksplorator plików. On wygląda co prawda trochę inaczej niż ten, który znacie z innych systemów operacyjnych. Ale jak ktoś na przykład pracuje na Macu, to już jest podobny. No bo jak GIF-a używa. Słucham? GIF-a używa. Być może, ale też używają takiego interfejsu. I teraz musimy wejść, po lewej stronie będziecie mieć coś takiego jak system BL. To jest system plików, ale, tak, ale jest skrócony, bo jest ściągnięty troszeczkę do boku. I w tym systemie plików odnajdziecie katalog o nazwie bodaj Robot Game. Tak go nazwałem. I w Robot Game, jak wejdziecie, to już jest chyba tylko jeden pliczek, który się nazywa Template Part. To jest taki szablon skryptu programu w Pythonie, ponieważ Python jest językiem skryptowym, nie jest kompilowany, jego się nie kompiluje, tylko po prostu pisze się i on się wykonuje w danym momencie. Tak to jest też fajne, bo jak
tylko po prostu go napiszecie i uruchomicie, to natychmiast będzie efekt. No i słuchajcie, teraz musicie zmienić numer IP, bo ja to zrobiłem specjalnie 192.168.1. kropka i dalej zostawiłem puste. O, jaka piękna pogoda za oknem. Więc tam musimy wpisać oczywiście nasze magiczne 113, bo to polecenie to jest tworzenie obiektu MC, który posiada właściwości połączenia się później z naszym serwerem Minecrafta. Następnie w linijce poniżej mamy sobie takie polecenie obiekt mc.postuchat, czyli wywołanie metody postuchat z obiektu MC, gdzie jest tekst i tam proszę Was, żebyście wpisali coś od siebie, tak żeby każdy wpisał coś innego. To wówczas zobaczymy sobie nasz efekcik. A jak to zrobicie, to będę miał prośbę, żebyście uruchomili plik zapisz jako, żeby każdy z Was zapisał sobie ów skrypt pod inną nazwą. Słuchajcie, trzeba to zapisać w katalogu domowym użytkownika. I tutaj ćwiczenie dla Was. Spróbujcie wymyśleć, w jaki sposób zapisać go w każdym swoim katalogu użytkownika, czyli jak dojść do swojego katalogu użytkownika, czy w swoich dokumentach, albo gdzieś, gdziekolwiek. To można w tym na przykład mieć? Słucham? W tym swoim katalogu? Masz to zrobić właśnie w tym swoim katalogu. Co udało się już wszystkim? Chyba tak. No to słuchajcie, w takim układzie przyszedł czas na to, żeby nauczyć się oprócz zapisywania plików, również uruchamiania. No bo teraz sobie napisaliśmy, że chcemy sprawdzić, czy to nam się uda, żeby nam się połączyło z naszym serwerem. Więc tutaj jest kwestia prosta. W okienku Genie u góry na takim pasku macie takie ikonki kolorowe. I od prawej strony, jadąc w lewo, drugą ikonką są takie kółka zębate białe. I to jest ikonka, która powoduje uruchomienie naszego skryptu. Jak ją klikniecie, to on się powinien uruchomić. Najprawdopodobniej, ponieważ przed chwileczką wpuściłem Was z maliny, pokazałem, że mam błąd. Ja przepraszam bardzo, żona mówi, że jestem bardzo wredny i czasami wpuszczam ludzi w maliny, ale to jest specjalnie, po to, żeby Wam coś za chwileczkę powiedzieć. A oczywiście on Wam napisał, że nie ma modułu MCPI, ponieważ w tej lokalizacji, gdzie zapisaliśmy nasz skrypt, tego modułu nie ma. Już. W ten sposób on komunikuje błędy, więc to też pokazuje, że od razu na tym etapie, kiedy staramy się coś uruchomić, to jeśli popełnimy jakiś błąd, to Python fajnie nam go pokaże. To jest taka rzecz, którą chciałem Wam zasygnalizować. Warto mieć to z tyłu głowy, że to też pomaga. No dobrze. Żeby to się uruchomiło, to musimy to zapisać również w katalogu Robot Game, czyli tam, skąd czytaliśmy ten template.
tak naprawdę, bo tam jest biblioteka LCPI zainstalowana. Więc mam prośbę, zróbcie plik, zapisz jako i wybierzcie ten system plików Robot Game'a i tam niech każdy zapisze plik, nie wiem, u i swój numerek, .py, żeby nie były o tych samych nazwach. Trzeba zrobić przeglądę inne katalogi, ale trzeba to kliknąć. I on wtedy otwiera dalej to okienko. Jeszcze przygłosić. Nazwę proszę, żebyście wpisali U i numerek swojej stacji, żeby nie było tak, że ktoś, dwie osoby wpadną na pomysł tej samej nazwy, ponieważ druga nadpisałaby po prostu pierwszą. Tak jak w imporcie jest, po prostu trzeba podać mu pełną ścieżkę do wywołania biblioteki. Wybaczcie, pisząc template'a po prostu nie przetestowałem. To zdarza się nawet najlepszym, więc jak widzicie, każdy ma prawo popełnić błąd i każdy te błędy popełnia. Ważne jest, żeby umieć się do nich przyznać i najzwyklej w świecie je skorygować. No i tyle. Gratuluję wam. Chciałem zauważyć, że zaprogramowaliście Minecrafta z poziomu zupełnie innego komputera z wykorzystaniem języka programowania Python i możecie zobaczyć, że wasze działania dzieją się tak naprawdę zupełnie gdzie indziej. Okej, okay, dobra, no to jest fajnie, można wysyłać komunikaty, to jest dosyć proste. Teraz przejdziemy do rzeczy troszkę trudniejszych. Mianowicie spróbuję na tamtym, wiesz co, Bartek, na chwilę ci... Nie, robimy inaczej. No, przerzucę sobie do pada, nauczę was kolejnego narzędzia, które moim zdaniem może być fajne. Dobrze. Uruchomcie sobie przeglądarki na swoich terminalach. Tak. Jak zauważycie, to będę zawsze podkreślał przy tych okazjach, nie robicie żadnych magicznych poleceń, żadnych magii, nic, po prostu klikacie na ikonkę.
i ciągle to wszystko, co robimy, mieści się jeszcze w obrębie podstawy programowej. Na razie. Na razie. Wiem, jak zaczniemy budować bombę atomową, wtedy wykroczymy poza podstawę programową. Tak. Okej. Okay. No i w tej przeglądarce, moi drodzy, wpiszcie sobie taki adresik, bardzo ciekawy, który się nazywa pad.abix.info.pl. Pad jak Paweł Adam Danuta, .abix.info.pl. Powinniście zobaczyć Etherpada. Abix.info.pl. To jest narzędzie, które jest współdzielonym edytorem tekstu, podobnie jak Google Docs czy Microsoft Word Online, z tą różnicą, że jest prostsze, jest to oprogramowanie open source, nie wymaga żadnego logowania, żadnych haseł, niczego. Każda szkoła może mieć własny serwer taki w swojej sieci lokalnej. W związku z powyższym, na przykład mając taki serwer do Centermu, multiplatforma, można na nim zainstalować takiego pada i wówczas macie narzędzie do pracy grupowej, które nie korzysta z internetu zewnętrznego. Więc po pierwsze jest niezależne, po drugie spełnia w pełni wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych, bo te dane nie opuszczają fizycznie szkoły. One nie opuszczą w ogóle sieci lokalnej poza tym serwerem, na którym tak wypracujecie tak naprawdę. Więc nie opuszczą nawet jednej jednostki centralnej. O, dobra, będą leciały przez te kabelki. Ok, i w nazwie tego pada wpiszcie PI. Dwie literki, Paweł i Ireneusz. PI. Paweł i Ireneusz. I kliknijcie OK. To was przerzuci do pada. O, już widzę 11-12 osób. Wow. Super. Przy okazji, w prawym górnym rogu znajdziecie ikonkę oznaczoną ludzikami. Kliknijcie sobie i wpiszcie swoje imię i nazwisko przy pierwszym waszym kolorze. Tak, witajcie Enter Pan. Wtedy zobaczycie, że jak zaczniecie coś pisać, no tak przy okazji, zupełnie trochę niezwiązane z naszym Minecraftem. Ile ja jeszcze mam czasu? A które zaczynamy? Następne są 12:15, tak? Plus 7 minut. Mamy zegar? Dobra, to do 12:10 myślę, że spokojnie skończymy. Polecam korzystanie z pada, natomiast tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na linię numer 10. W której poprzez tego pada puściłem wam po prostu kolejne polecenie, które możemy sobie dołączyć do naszego skryptu w Pythonie. To jest polecenie mc.setblocks. Potem mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć numerków liczb całkowitych. Już nie ma. Kto to zrobi? Teraz się przyznać. Już jest. To narzędzie fajnie pozwala uczyć pracy grupowej i uczyć odpowiedzialności za swoje czyny, bo oczywiście to jest śmieszne, ale w realnym życiu wcale nie jest śmieszne, kiedy ktoś w całej grupie zniszczy całą pracę. Już pominę, że można to przywracać, bo tak naprawdę to trzyma wszelkie zmiany w całym czasie, więc mógłbym teraz przywrócić to do punktu, nie wiem, sprzed 5 minut. Ale można tego nie mówić i powiedzieć, słuchajcie, ktoś skasował, to teraz znajdźmy go i zniszczymy. Źle powiem. Nie, to nie pedagogiczne, przepraszam. Dobra, słuchajcie, wracamy do naszego MCN Setblocks. To jest polecenie, które możecie sobie zaznaczyć, przekopiować do skryptu Pythonowego w tym Genie. Ja tylko powiem, co to są za parametry. Mamy w naszym świecie Minecraftowym trzy współrzędy. Do przodu, w bok i w górę. Tutaj mamy 6 cyferek, więc te współrzędne oznaczają od do wszystkich trzech współrzędnych. W związku z powyższym, jak każdy z was w
wypełni to w tym skrypcie Pythonowym dowolnie wybranymi wielkościami od minus 100 do plus 100, bo chyba w takim zakresie jest bodaj świat Pythonowy, świat Minecrafta tutaj. I wypełni to właśnie blok.air i naciśnie Enter, to zobaczymy, na ile nam się nasz świat nagle tutaj zacznie zmieniać. Bo oczywiście to wpisać, zapisać plik i uruchomić. Fajnie. To jest taka zabawka, wiesz. Ale ja chcę zrobić w ten sposób, że gry Robot Game'a, te klocki przesuwające się, będą się przesuwały w Minecraftcie. Tak jak się rozgrywka toczy w grze tamtej, to tu się będą te przesuwały w kloczki. Bo mam też na dzieci. Teraz zobacz. Nieduży Minecraft, nieduży serwer, nazwa terminale. Nazwa jest zdefiniowana, coś trzeba jeszcze dorzucić. Coś jeszcze? Nie to C. Name block is not defined. Block is not defined. Dobrze, to mam prośbę. To zróbcie tak. ncpi.block. Tam, gdzie jest linii, gdzie są importy. W tej linii, gdzie są importy. Szóstej. Tak, szóstej, to ncpi.block i dopiszcie tam asblock. Asblock. Na końcu. Spacja asblock. Jako block. Spacja. Dalej, przez jedno S. Tak, blok. Nie, tak. I wtedy spróbujcie to uwaga, trzeba najpierw zamknąć do okienko terminala na to, zapisać i jeszcze raz uruchomić. Okej, okay, powinno się udać. Myślę, że się udaje, skoro zaczyna nam się czyścić. To jest jak? Teraz trzeba by się poruszać, żeby zobaczyć na zwykłej świecie, się rozejrzeć po naszym bloku, co się wydarzyło. Czy gdzieś tam jeszcze... O, tutaj pół góry nam wycięło, słuchajcie. Teraz jak będziecie zmieniać, to bierzcie sobie tą linijkę, ustawiajcie kolejne nowe współrzędne i poczekamy, aż tam zje całą tą górę. Jaka jest kolejność parametrów? Słucham? Jaka jest kolejność parametrów? Zaraz powiem. To jest wielkość klocka, tak? Tak. XXX, potem XXX. Niekoniecznie. XXX. O, nie nauczę się tego. Słuchajcie, na padzie wrzuciłem wam opis, kto chce je przeczytać. To już nie będę opisał. Sprawdźmy, jak to się działa. Słuchajcie, możliwe opcje bloków, bo to jest ciekawe. Mamy blok air, czyli blok powietrze, ale mamy też blok water, blok stone, blok lava. Można spróbować lawą wypełnić. Lawa ma to do siebie na przykład, że zrobimy gdzieś w powietrzu góry lawę, to ona się będzie rozlewać. Dokładnie. Ponieważ fizyka jest zachowana oczywiście w całym świecie. Bo za to, o, chyba ktoś coś zrobił. Plotek. To nie ja. I teraz cały bajer, moim zdaniem, wartości dodanej edukacyjnej tego jest taki, że na podstawie tak naprawdę tych dwóch poleceń, czyli podłączenia się do gry, ewentualnie wysłania komunikatu, to przepraszam, trzech, połączenie, wysłanie komunikatu i wybudowanie dowolnej jakości jednego klocka, można sprawić, żeby na przykład uczniowie w Pythonie napisali program, który będzie w tym świecie rysował czołg, który będzie poruszał się w jakieś strony lub samochód. Bo przecież można zdefiniować funkcję, która z gotowych bloczków z określonych współrzędnych będzie rysować jakiś tam obiekt, a potem będziemy tworzyć funkcję, która o określone delta x, y, z będzie go przesuwać,
i potem na końcu budujemy program, który powie, przesuń samochodem o 3 do przodu, o 4 do tyłu, bo on musi się w odpowiednich służebnych poruszyć, oczywiście każdy z klocków tego samochodu. Więc moim zdaniem to jest dobry pomysł na to, żeby pokazać uczniom to na informatyce. A nie ręczę, bo nie jestem uczniami. Mam tylko taką myśl, że uczniom będzie się to bardziej podobać niż uczenie silnik w C++. Na tym, moi drodzy, zakończę mój wywód. Pobawcie się jeszcze dalej trochę. Spróbujcie sobie porobić, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Zapraszam Was na tą stronę z informacjami, bo tam jest link do tego, do takiego tutoriala, gdzie można wiele ciekawych się dowiedzieć rzeczy właśnie o sposobie wywoływania tych funkcji, które sterują Minecraftem. Bo tak naprawdę core tego Wam pokazałem. Mamy jedną instrukcję, która tworzy nam obiekt, bo do tego obiektu są dołączone wszystkie metody, które mogą nam zarządzać tym światem. Mamy ten jeden obiekt i już musimy tylko znać jego metody. Oczywiście można też sprawdzać w kodzie źródłowym tej biblioteki, ponieważ cała biblioteka jest licencjonowana open source, więc macie dostęp do pełnych kodów źródłowych całej biblioteki. Możecie dokładnie zobaczyć, jak to jest zrobione. Co więcej, możecie ją zmodyfikować do swoich potrzeb. To jest bardzo ważne w open source, że macie prawo modyfikować to, zmieniać, dzielić się swoimi zmianami. No i możecie tego używać dalej. Słuchajcie, no zakończyłem dużo przed czasem, ale jeszcze może zróbmy. Następne się zaczynają o pół do pierwszej stacji. Ło, to jeszcze. Słuchajcie, to jak chcecie, możemy jeszcze spróbować na przykład. Zaraz sobie zobaczymy nasze API, co my tutaj mamy. A ktoś się wybiera jeszcze na nasze następne warsztaty? To zachęcam, będziemy mieli jeszcze 4, nie? Tak. W tej samej sali jeszcze 4 razy będziemy powtarzać, ale nie to samo, tylko coś nowego. Będziemy pokazywać, jak pracownię terminalową uruchomić na tych pudełkach, jakie systemy operacyjne. Myślę, że będzie to dosyć, bo to dosyć ciekawe, plus możemy odpalać Minecrafta, działamy cały czas na naszej platformie. Także tutaj nie ma problemu. Co więcej, to, że teraz siedzimy przed tym Linuxem, to jest spowodowane tym, że po pierwsze producent daje Linuxa jako bazę dla tych terminali, po drugie pod Linuxem dużo, dużo prościej niż pod Windowsami jest korzystać z Pythona. Nie jest to tam niemożliwe, ale to jest dużo prostsze. Biblioteki łatwiej załadować, wszystko łatwiej zrobić. Tworzenie środowisk dla Was trwało mi 2 minuty, więc też jest to w miarę proste, więc po prostu jest za łatwo. Ale na którym na 3.11 będziemy pracować? Może być. Dobrze. Bo jak ktoś chce wrócić do Windows 3.11 też na chwilę, to zapewne później pokażemy. A to jest właśnie ten Linux? Tak. Ten Linux to jest jedna z wersji Linuxa, które są dostępne w ogóle na świecie, bo my pokażemy Wam różne Linuxy na następnych zajęciach. I nie tylko Linuxy. I nie tylko Linuxy, tak. Po prostu pokażemy Wam różne systemy operacyjne, bo terminal służy tak naprawdę tylko do wyświetlenia obrazu i przechwycenia klawiatury. A to, co wyświetlimy, to zależy od tego, co uruchomimy na naszym serwerze. A serwer jest tak przygotowany, właśnie ten user pool, że potrafi zdefiniować dowolną liczbę systemów operacyjnych, ile dysku ma i ile RAMu do uruchomienia, a o tych wszystkich. Nie ma żadnych ograniczeń. Więc możemy dzisiaj działać na tym, jutro działać na tym, część ludzi może działać na tym, część na tamtym. No i to myślę, że będziemy Wam pokazywać po prostu, jak sobie tym zarządzać, jak to przekładać, co można z tym zrobić. Jeszcze Adam mówił szumnie o tym komputerku, że to jest serwer, ale mamy starość 14, tu jest komputer z jednym procesorem, z i7 i 32 giga RAMu, ale on by mógł obsłużyć z 40 takich stanowisk. Mówimy o komputerze za 3000 zł, a pracuje teraz 14 stanowisk bez żadnych opóźnień. Nie? Mogę puścić teraz film 720p na tych 14 ekranach jednocześnie. Spróbujcie to zrobić na Windowsie, nie? No ale jeszcze te pudełeczko. Tak, ale pudełeczko kosztuje 500 zł. To wyobraźcie sobie, że do stacjonarnych komputerów też pudełeczko jest potrzebne. Po pierwsze dużo większe,
po drugie dużo bardziej awaryjne, no chyba, że ktoś podejdzie do tego z dużym młotkiem, ale duża obudowa dużego młotka też nie przeżyje, jestem pewien. Więc tutaj nie ma czasu. Z dwoma wentylatorami. Tak. Z dyskiem twardym, który też potrafi po iluś latach pracy powiedzieć, że niestety, przepraszam bardzo, już dłużej nie będę się kręcił w kółko w tym samym miejscu, tylko chcę iść dalej, więc wyjdę z tej obudowy. Tutaj nie ma tych rzeczy, po prostu jest to dużo mniej awaryjne. Nie mówiąc o tym, że zajmuje mniej miejsca i jak policzycie sobie pracownię 20 komputerów razy 300 watów, razy 8 godzin dziennie, razy 300, powiedzmy 200 dni w roku, i to samo przemnożycie sobie, ale nie razy 300 watów. Tak, oczywiście. Ale nie razy 300 watów, tylko nie wiem, 10, 20, ile tu jest? 5. No, 5. No to razy 5. To spróbujcie sobie przyrównać tą liczbę prądu z tą liczbą prądu. I tutaj to jest pierwszy powód, gdzie można powiedzieć, no dobrze, więc koszty na dzień dobry z takich schodzą nam tu. Potem mamy koszty licencjonowania oprogramowania. Kto miał słynnego tego, jak to się nazywało? School Agreement. Kto miał School Agreementa i przeżył zmianę licencjonowania i cen, ten wie. Nie było zmiany licencjonowania cen? Może było, ale ostatnie kończą się teraz. Ja wiem, bo rozmawiam z jedną szkołą, którą się kończy teraz i jeszcze nie dostali nowej oferty, więc jeszcze nie wiedzą. 2000 na 25. No tak mniej więcej to taki.